Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z origami. Nazywam się Madison Page, jestem dziennikarką. Chyba lubię być aniołem stróżem. Agent Norman Jaden, FBI, powiedz co wiesz. Ethan Mars cierpi na zaburzenia po śmierci pierwszego syna. Czuję się za nią odpowiedzialny. Zostało tylko kilka godzin na uratowanie Shona Marsa. Musi tu być jakaś wskazówka! Pewnie mam ją na wyciągnięcie ręki. Dzieciak zginie, a ja nadal kręcę się w kółko! Spakowany i gotowy do drogi? O czym ty mówisz? To koniec śledztwa. Znamy sprawcę. Nie potrzebujemy już więcej twojej pomocy, Norman. Możesz pakować akta i wracać sobie do Waszyngtonu. Skłamałbym, gdybym powiedział, że będę tęsknił. To jeszcze nie koniec śledztwa. Nie masz absolutnie nic na Marsa. Mars jest winny. Sprawa zamknięta. Tak czy siak, to już nie twój problem. Odsunęli cię od sprawy. Więc pakuj się i wypierdalaj. Blake, ty nadpobudliwy, walnięty palancie! Uznam to za komplement. Szczerze to mam w dupie, co sobie myślisz. Znalazłem zabójcę z origami. Wszyscy są zadowoleni. To koniec historii. Szerokiej drogi, Norman. Gdzieś tu jest imię zabójcy. Gdzieś w tych danych. Muszę je tylko znaleźć, zanim będzie za późno. A i jeszcze jedno, proszę. Nie powinien pan przesadzać z wie pan czym. To niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Jeśli nie będzie pan uważał, to pana zabije. Byłoby to niefortunne, proszę pana. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem El Blanco i Rojo, a to jest Heavy Rain. Wracamy do kierowania postacią agenta FBI Normana Jadena. Jesteśmy w programie Evo. Po założeniu jego magicznych okularów jest piątek, godzina 18:30, 134 mm deszczu na zewnątrz. Przeprowadźmy własne śledztwo. Zaczniemy od wskazówek. Kiedy walczyłem z zabójcą, Iwo było w trybie nagrywania. Może coś znajdę na nagraniu. Okej, mamy nagranie z klubu Błękitna Laguna. Okulary Normana zarejestrowały wszystko. Miecz znajdował się już w gabinecie Paco. Nie ma związku z zabójcą. Dobra. Jeszcze analiza geograficzna. Niemożliwa. W porządku. Następny przedmiot. Broń zostawił w Błękitnej Lagunie. Może da się ustalić jej pochodzenie. Pistolet. Analiza. Skonfiskowana 5 lat temu w trakcie śledztwa. Powinna znajdować się w depozycie policji. Kto ją stamtąd zabrał?
kto jak nie glina. Mamy nowy trop. Być może jest to glina. Dwa paragony z tej samej stacji benzynowej. Może zabójca mieszka blisko? Okej, okay, analiza geograficzna. Zabójca mieszka gdzieś w tej strefie, a z nim 342 inne osoby. Za dużo. Muszę znaleźć sposób na dokładne zidentyfikowanie zabójcy. Kolejne przedmioty. Figurka origami. Orchidea. I tutaj wygląda mamy na to, jeszcze. Że zabójcą jest glina. Carter Blake. To by wyjaśniało jego zachowanie w śledztwie i próbę wrobienia Ethana Marsa. Według Normana jest to Carter Blake. Jedynka oskarż Blake'a. Dwójka, kontynuuj dochodzenie. Dwójeczka. Będziemy jeszcze kontynuować. Może coś dowiemy się nowego, ważnego w tej sprawie. To glina. W tej strefie mieszka tylko jeden gliniarz. Mam cię. Ma magazyn w porcie. Jeśli się mylę, to Sean Mars jest już martwy. Czyli co to za glina? Nie jest to Blake, tak? Chyba nie, bo przeszedł koło niego. I wyszedł w posterunku policji. Pozwól mi z tobą zostać, Scott. Nie chcę jechać. Słuchaj, to potrwa tylko kilka dni. Wystarczy, żeby rozwiązać sprawę. Nie mogę tak czekać, aż dorwiesz zabójcę mojego syna. To jedyne wyjście, Loren. Zaufaj mi. A teraz jedź do matki i zostań u niej kilka dni. Wrócę po ciebie, jak będzie po wszystkim. Powiedz mi, kto jest zabójcą z origami. Muszę wiedzieć, kto zabrał mi syna. Słuchaj, kiedy skończę, powiem ci wszystko, co wiem. Obiecuję. Słodki pocałunek detektywa Scotta Shelby'ego. Na dworcu głównym PKP. W taki sposób pożegnał się z panią Loren. Czekaj, John! Zawołam pomoc! Trzymaj się! Dobra, ale szybko! Wody jest coraz więcej! Już lecę! Zaraz tu wrócę! Okej, wracamy do kierowania małym chłopczykiem, bratem bliźniakiem Johna. Muszę biec po pomoc! Szybko, bo John się utopi! John się utopi! Dobra, biegniemy po pomoc. Mama pracuje za daleko! Nie zdążę! Tata! Muszę iść po niego, tylko on uratuje Johna. Biegnę! Dobra, to biegniemy po tatę. Muszę kogoś znaleźć. Woda się podnosi i John długo nie wytrzyma. Tu jest pusto. Nie ma nikogo, kto by pomógł. Trzymaj się, bracie! Zaraz kogoś znajdę i wrócimy, żeby ci pomóc. Pomożemy ci, mam nadzieję. W jakiś sposób. Wydaj się, gówniarzu! Zostawię w spokoju. Chodź, bo on umrze! John umrze! Będzie jedną chciwą gębę mniej do wykarmienia! Zbieram się! Proszę, tato, błagam cię!
Proszę, proszę, tato! Musisz ratować Johna! Prosiłem... Co za bydlak! Ale nie chciał przyjść! Proszę, nie umieraj, John! Proszę! Jaki człowiek zachowuje się w ten sposób? To obcy ludzie na ulicy są bardziej życzliwi i pomocni niż ojciec tych bliźniaków. Jak można tak się zachowywać? Nie dość, że alkoholik, to jeszcze bez serca. Jednym słowem, bydlak. Co musiał czuć brat Johna, klęcząc nad nim, kiedy ten utopił się? Bardzo smutna historia. Na pewno trauma do końca życia tego chłopczyka. Dobra, widzimy Scotta, który zalewa się łzami. Nie wiemy dlaczego. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Odpalił zapałkę i wrzucił do kosza na śmieci. Zacierasz ślady, tak, Scott? Jakoś nie dociera do mnie to, że zabójcą z origami może być Scott, ale tak tutaj przedstawia się fabuła. Nie przypuszczałem jego o te wszystkie morderstwa. A i tutaj jeszcze zabił Manfreda w sklepie z antykami. Zatarł ślady. Jak dobrze pamiętam, zadzwonił na policję. W najgorszych myślach by mnie
by mi nie przyszło do głowy, że to może być Scott. Wszystkie dowody spłonęły w tym koszu na śmiecie. Koszu na śmieci, przepraszam. Piątek, 18:31, 143 mm. I widzimy ponownie dziennikarkę Madison Page przed drzwiami do mieszkania Scotta Shelby'ego. Powinnam powiadomić policję, ale nie mam dowodu. Tylko zeznanie staruszki, która straciła pamięć. Okej, czyli Ann Shepard przekazała jej, że jej synem jest Scott Shelby. Moment prawdy. Jeśli Anna Shepard podała mi prawdziwe imię, to tutaj mieszka zabójca z origami. Dobra, powtórzyła to samo, co powiedziałem przed chwilą Madison. Zabójca może być w środku. Muszę uważać. Nikt nam nie otwiera. To bierzemy się za wytrych i otwarcie tego zamku, tak? Jesteś w formie, mała. Udało się. Jak rasowy złodziej. To mieszkanie zabójcy z origami. Musi tu być coś, co powie mi, gdzie jest Sean Mars. Trzeba działać szybko, może w każdej chwili wrócić. Przejdę się po pokojach. Gdzieś musi być jakaś wskazówka. Dobra, szukamy wskazówek. Podejdźmy do biurka. Akta spraw policyjnych. Inhalator Normana. Przepraszam, Scotta. Buteleczka szkockiej whisky. Jeszcze z szuflady. Pewnie dokładnie wiedział, jak będzie prowadzone śledztwo. Po prawej stronie odznaka policyjna Scotta. I pistolet. To stąd wziął się zapach spalenizny. Czyżby dowody poszły z dymem? Spaliły się wszystkie dowody, Madison. Okej, tutaj zajrzyjmy. Mundur gliny. Dzieci ufają policjantom. Dlatego z nim szły. Był ubrany jak policjant. O, i tajemne przejście. Możemy dostać się do niego przez tą szafę. Shelby może wrócić w każdej chwili.
Shelby cwaniaczek zrobił sobie wejście do tajemnego pomieszczenia przez środek tej szafy. Figurka origami. Kiedy rodzice wrócili do domu z kościoła, ich dzieci nigdzie nie było. Szukali ich wszędzie. Wołali je, błagali o powrót, lecz nic to nie dało. Po dzieciach zaginął wszelki ślad. Okej. Co tutaj jeszcze mamy? Sean Mars. Ten świr obserwuje, jak chłopcy się topią. To jakaś studnia, która zapełnia się w trakcie deszczu. Powoli topi ich w deszczówce. Mamy mało czasu. Musi tu być jakaś wskazówka, gdzie szukać studni. Dobra. Jeszcze laptop. Cholera, potrzebne hasło. Prowadź hasło. Mam. Max. Tak mały John nazywał swoje papierowe psy. Co to kurde jest? Jakiś adres. To tam musi być Sean Mars. Szybko. Nie ma czasu do stracenia. 852 Theodore Roosevelt Road. Dobra. Jeszcze coś tutaj będzie. Tutaj mamy. Tutaj hoduje orchidee, które zostawia przy ciałach ofiar. Kwiaty orchidei. Jeszcze coś? Bingo! No to ruchy. Jest jeszcze czas, żeby uratować Shauna Marsa. Dosyć. Wynoszę się stąd i wzywam gliny. Dobra, to wychodzimy, Madison. Oj! Więc odkrywasz moją tajemnicę. To koniec, Scott! Zabiłeś te dzieci tylko po to, żeby znaleźć ojca, który uratuje swojego syna? Zamknij się! Nic nie rozumiesz. Zostało jeszcze jedno dziecko. Jeszcze można je uratować. Wypuść go! Zrób to, czego nie zrobił twój ojciec. Do środka. Ale mamy pecha. Trafiliśmy na Scotta przy wyjściu. Niedługo nie będę mogła oddychać. Mam najwyżej kilka minut. Tylko bez paniki. Zachowaj spokój i pomyśl. Dobra. Podnieśmy ten przedmiot. Nie mogę wyjść. Umrę tu i nikt nie uratuje Shauna. Bez paniki, Madison. O, teraz o tą ścianę. Próbujemy. Wal ile sił w rękach. Okej, udało się. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. W łazience. Nie mogę wdychać dymu.
Scott podpalił mieszkanie. Musimy się stąd wydostać. Wierzę w ciebie, Madison, że zakończy to się pozytywnie dla nas. Mieszkanie płonie. Muszę się sprężać, jeśli chcę wyjść stąd żywa. Dobra, pobierzemy się za jak najszybsze wydostanie się stąd. Nie ma co się zastanawiać. Myśl, Med, myśl! Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby osłonić się od dymu i ognia. Powiedziałem, że nie ma co się zastanawiać, a Madison powiedziała myśl. Dobra. To musimy zachować chłodną głowę. Butla z gazem na biurku. Nie chcę tu umierać. Nie teraz. Nie w taki sposób. Duszę się. Powietrze parzy mi płuca. To za wysoko. Zabiję się, jeśli skoczę. Wymyśl coś, Madison. Nie będziemy skakać. No coś ty. To by się tragicznie skończyło dla nas. Oj. Wstawaj, Madison. Wstawaj, wstawaj. Uła, było blisko. Teraz drzwi główne. Nie ma sensu wychodzić przez okno. Dobra, nie ruszymy tych drzwi, to wchodzimy do kuchni. Musi być jakieś wyjście z mieszkania. A spróbuję schować się w lodówce. Czy możemy wykonać taką czynność? Bo butla z gazem została uruchomiona. Okej, udało się uniknąć tragedii w tym mieszkaniu. Spłonęło doszczętnie, ale ważne, najważniejsze, że Madison żyje. Wiem, gdzie jest Sean. Muszę dać znać Ethanowi. Zadzwońmy do Ethana. Halo? Ethan, tu Madison. Wiem, gdzie jest Sean. To na Theodore Roosevelt Road 852. On nadal żyje. Jeszcze możesz go uratować. Już tam jadę. Uważaj, Ethan. Zabójca nadal tam jest. Nikt mi nie przeszkodzi uratować Shona. Poinformowaliśmy Ethana, gdzie znajduje się Sean. I odjeżdżamy z tego miejsca. Dobrze, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Chciałbym wam życzyć miłego dnia i mam nadzieję,
że słyszymy się w jakimś kolejnym odcinku. Cześć!